Dynamiczny rozwój technologii wojskowej sprawia, iż bezzałogowe statki latające są nieodzownym elementem wyposażenia pododdziałów, dającym przewagę na współczesnym polu walki. System Pszczoła to propozycja oferująca zarówno funkcje obserwacyjne, jak i uderzeniowe. Wprowadzenie na wyposażenie wojska BSL obserwacyjnych drastycznie zwiększa możliwości rozpoznania. Zamiast obserwacji wzrokowej z powierzchni ziemi, dowódca dysponuje obrazem w świetle widzialnym i termowizji z wysokości kilkuset metrów. Cele wykryte przez BSL rozpoznawcze mogą być niszczone BSL uderzeniowymi, które wykonują misje samobójcze, rażąc przeciwnika. Jest to szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy przeciwnik jest ukryty lub przy precyzyjnej eliminacji celów ważnych. Pszczoła to system o przeznaczeniu wojskowym, zwiększający możliwości pododdziałów w zakresie rozpoznania i walki. Składa się on z jednostek obserwacyjnych, uderzeniowych oraz kontenerów startowych. BSL uderzeniowy może wlecieć do budynku, poruszać się w lesie między drzewami, a także zaatakować wóz bojowy od strony najsłabiej opancerzonej. Dzięki łatwo wymiennym głowicom system jest w pełni konfigurowalny, a przez swoje niewielkie wymiary i cichą pracę zapewnia również istotny na polu walki element zaskoczenia. System Pszczoła wprowadzi na pierwszą linię rozpoznania i walki ugrupowań Sił Zbrojnych RP nowoczesne technologie, minimalizując tym samym zagrożenie dla sił i środków operujących na teatrze działań.